końcówkę wygrywa Młodek. Zapraszam Tomka, który jest pod swoimi rzędami, i Janka Młodarskiego. Siemarce, Świry, kolejny live'ik. Jesteśmy w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie odbywają się zawody prawdziwych dragsterowych samochodów, a my mamy tutaj swoje zawody modeli zdalnie sterowanych w drag racingu. Teraz jedzie klasa bodajże Open. Open jedzie, tak. Ja już swój wiek Open nie miałem. Z lewej strony mamy Monster Trucka, Traxasa Maxa, a z prawej strony mamy... Z prawej strony mamy chyba Team Associated albo Slasha, już takiego na dragstera zrobionego, widzicie, moi drodzy. To są takie zawody RC na zasadzie ścigania z prostej. O, dzięki za gifta. Michał, do ciebie kciuk. Dzień dobry, witam wszystkich. Dziękuję za polubienia i dzięki za obserwację. Uwaga, zaraz i teraz jedzie klasa Open, potem będzie jechała klasa 4 WD. A na końcu pojedzie to najbardziej ploczno. Monster Trucki to mają. Ale nawet temu Maxowi nieźle poszło, ale dobrze się wywalił na końcu. Dachowanko było. Wygrał ten taki typowy na dragstera zrobiony model. On jedzie w Openie, ale potem już pokażę wam. Będzie potem klasa 4 WD i klasa to najbardziej pro. 13,5 zwoja silniki. Napęd 2 WD. Lekka... No tak, rzekłbym, lekka kraksa była. Siemaneczko, witam. Dzięki za obserwację, dzięki za udostępnienia. Lubimy, udostępniamy i się bawimy. I zawody dragsterowe widzimy. Bo król RTR-ów nie czuje, jak sobie dzisiaj co nieco rymuje. Dobra, uwaga. I znowu drugi bieg. Wyścigi odbywają się na takiej zasadzie. Są dwa biegi. Jeżeli jest remis, to wtedy jest rozgrywany trzeci bieg. Decydelem, a X-Mask jest już w ogóle już bardzo dużym. Zobaczymy najbardziej ekscytujący wyścig w czasie tych zawodów. Czemu najbardziej? Dwa Monster Trucki. Słuchajcie, no to teraz... Oni robią... Na 1.40 nie spotyka często, oni dwóch Monster Trucków. Bąku, oni robią Welly na początku. Chłopaki, na początku. Zróbcie na początek Welly, co? Uwaga. Za dużo. Panie Przemysławie Bartoszu Stefanie. Wygrywa Papczyk, ale może pierwszy przejazd. O, dzięki za gifciki, kciuk za was. Bartek, za dużo gazu. A szykuje nam się do startu klasa 4 WD, moi drodzy przyjaciele. Bartek, mniej gazu na starcie, mniej gazu. Adam Paczewski z Sebastianem Szemleckim, następnie Krzysztof Mura z Mateuszem Chudym, Włodzimierz Kruszyński... Ale widzisz, już ci Welly nie chciał zrobić. Posłuchaj, Welly już nie chciał zrobić, widziałeś? Uwaga, jadą zaraz dalej znowu. Uwaga. Lubimy, udostępniamy, czy będzie... O! Który? Czy będzie trial kiedyś? No może kiedyś będzie trial. Zobaczymy. Ale dzisiaj jesteśmy na zawodach dragsterowych. Też mogę ci dać triala. Mam w aucie. O, Wojtek ma triala w aucie, ale zawodów trialowych nie ma. I który wygrał? Jeszcze raz jadą? Dobrze poszło, tylko za mało mocy masz na końcu. Pamiętaj, Pawcio powiedzie po orzeczonym, on musi dbać o niego. Nie zepsuj go! Nie zepsuj! Klasa 4 WD. Nie ma żadnego trialu dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy na zawodach dragsterowych. W Piotrkowie Trybunalskim jeżdżą tam dalej, tam prawdziwe samochody, prawdziwe zawody są, a tu są nasze zawody modeli. Teraz jedzie klasa 4 WD, czyli oni piją 4 WD. To są goście po czterech wódkach na dzień dobry. Dzięki za gifta, dzięki. Kciuk dla ciebie. Widać jeszcze uśmiech namalowany? Nie, już się stary. No nieważne, ale dzięki. Jadą, chłopaki zaraz będą jechali. Poszły konie po betonie. Wow, ten bagus jak pojechał. Bagus pojechał i wygrał. Trochę ten bagus zasuwa. No, tu co niektóre modele, bo tu na 40 metrów jedziemy, co niektóre tam przy mecie po 40 metrach mają ponad 100 km na godzinę. Jakby tor był dłuższy, to i by pewnie odleciały.
Zasady są takie, że jedziemy, są dwa biegi. Jeżeli jest remis w tych biegach, to jest wtedy trzeci rozgrywany. Siema, co robicie? A mamy zawody drag sterowe modeli. O, ten nie utrzymał się w torze jazdy. Bo tu jesteśmy w Piotrkowie Trybunalskim, są zawody prawdziwych dragsterów, drag racing jest prawdziwy, tam się odbywa, a my mamy tutaj przy okazji zawody modeli zdalnie sterowanych. Dzięki za obserwację. Więc dobra, lubimy, obserwujemy, udostępniamy. Jakbyście nie wiedzieli, to u mnie będzie niedługo do wygrania model za 3000 zł. Bagus. Bagus za 3000, więc jak chcecie go wygrać, no to obserwujecie, lubicie i będziecie mieli szansę wziąć w konkursie na model Bagusa w skali 1.8. To będzie coś takiego jak ten model, tylko ten jest w skali 1.10, 1.8 będzie większy. O, to coś takiego jak tu po lewej stoi. Uwaga, jedzie Monster Truck, raczej mało ma szans, ten Max z Bagusem, co widać. Poszły. Konie po betonie, jak to się mówi. Pojechali, wystartowali. A teraz pójdziemy sobie na koniec, żebyście zobaczyli może mniej więcej prędkość tych modeli na końcu. To co niektóre tutaj przy mecie po tych 40 metrach mają ponad 100 km na godzinę, no nie? Chcesz wygrać? No to mówię, obserwuj. To się dowiesz, kiedy konkurs się zacznie. Zacznie się pod koniec listopada. Oj, poszły. Tu mamy naszą sędzinę. Okej, teraz staniemy, następni teraz pojadą. Czy chyba był remis, czy nie? Czy będą jeszcze raz jechali? Zaraz zobaczymy. Coś więcej o konkursie? No posłuchaj, będzie konkurs, to się dowiesz. Będzie do wygrania model za 3000, no ale to wszystko w swoim czasie. No ja teraz czymś innym się zajmuję. Dzięki za obserwację. Poszły. Poszły, przejechały. Piknie, wiem, że piknie. RC jest w ogóle pikne. Zobaczcie, RC jest pikne. Zobaczcie tutaj właśnie po tej osobie, że RC jest pikne. Dziewczyny też u nas są. Dziewczyny też zapraszamy. Okej. Dobra, teraz jadą. Następna para zaraz pojedzie. Zobaczymy, co pojedzie. Widzę, że tam jedzie jakiś bagus. Też chyba z drugim bagusem. Dwa bagusy. Zaraz zobaczycie, jak tutaj dojadą. Dzięki za polubienia. Uwaga, zaraz nastąpi start. Jesteśmy w Piotrkowie przy okazji prawdziwych zawodów drag racingowych. My swoimi modelami jedziemy. Poszły. Dobra, pójdziemy tam na start. Będę wam to pokazywał ze startu. Jak sobie fruwają, latają i zasuwają. Moi drodzy, udostępniamy, lubimy, tapujemy i się wszyscy bawimy. Był chyba remis, bo teraz trzeci bieg będzie rozgrywany. Uwaga, zaraz wystartują. Tam jest taka choinka startowa, jak prawdziwym w drag racingu. Zapalają się światełka. Trzy żółte po kolei schodzą i zapala się zielone i startujemy. Poszły. Powiemy, pochwalimy. Posłuchaj, pokazałem cię na live i zaraz tutaj lecą takie super laleczki. Okej, okay. Powiedziane. Mówię, tam się odbywają prawdziwe zawody drag racingowe. My to mamy zawody swoich modeli zdalnie sterowanych, które zapierdzielają, że aż normalnie. Nie wiem co, uwaga. Teraz będzie jechał Traxxas Slash z drugim Traxxasem, Rustlerem. Tam jest pośrodku choinka, o tam. Jesteśmy na lotnisku w Piotrkowie, moi drodzy. Dzięki za udostępnienie. Pierwszy bieg, są dwa biegi. Jeżeli jest remis, to wtedy jest rozgrywany trzeci bieg. Pokażę wam, jak ta choinka się zapala, żebyście widzieli. Stanę sobie tutaj i pokażę wam tą choinkę, jak się zapala i wtedy chłopaki będą startowali, żeby mi nie przeszkadzał. Zobaczcie. I poszły. A ja ci bardzo kibicowałem, nie były choinki. Ale mam 38. Ale to prawy niewiele wolniejszy, 384. O, Michał się w kady załapał. I zapraszam. Co robi Michał? Michał co, jest. Co będzie robił Paweł? Chodź. Żona mnie chce zabrać na jedzenie. Nie, bo zaraz przyjdę, poczekaj. Albo dobra, wiecie co, idę na jedzenie. Tutaj są stanowiska, samochodziki. Bardzo ładne i bardzo szybkie. Piękne i wspaniałe. Te nasze samochody zdalnie sterowane mają o wiele więcej wspólnego
z prawdziwymi się. O, tam dragstery, drag racing się odbywa, widzicie? Tam są wyścigi. Może coś dojrzeliście. O, a moja kochana, ale widzicie, dba o mnie też. Dobra, okej, moi drodzy. A to mój model. I pozwolicie, że sobie zjem bułę, a potem wam znowu zapodam live'a, więc do potem.